witam. Dzisiaj kolejne zagadnienie, które chciałbym poruszyć, to dieta przed zawodami, tydzień przed zawodami. Zasadniczo są dwa rodzaje przygotowania się, jeżeli chodzi o ten ostatni tydzień przed zawodami. Możemy stosować ładowanie i nie stosować tego ładowania oczywiście. Osoby, które są osobami początkującymi, jeszcze nie wypróbowały na sobie tego ładowania, a przygotowują się do dosyć ważnych zawodów, na przykład do debiutów kulturystycznych, prawda, nie mają jakiejś pomocy trenera, nie są pewne, czy ta forma, którą przygotowały, jest wystarczająco dobra. Według mnie powinny wychodzić, że tak powiem, z marszu, czyli nie stosować żadnego ładowania. Jedynie, co mogą zrobić, żeby ta forma była bardziej wyraźna, mięśnie bardziej wyraziste na scenie, to ograniczenie wody przez ostatnie 24 do 30 godzin i stosowanie ziołowych środków diuretycznych przez kilka ostatnich dni przed zawodami, a zwłaszcza przez te ostatnie 24 godziny. Takie środki diuretyczne, ziołowe, możecie kupić w aptece bez żadnej recepty. Są również jakieś herbaty ziołowe, na przykład wyciąg z pokrzywy, które będą tą diurezę również przyspieszały. I w ten sposób możecie tą formę uzyskać jakby bardzo dobrą, bez ryzyka złego jakby tutaj odwodnienia i nieprawidłowego naładowania mięśni. Natomiast osoby, które mają już troszeczkę większe doświadczenie albo są kierowane przez osoby z większym doświadczeniem, mogą zastosować tak zwane ładowanie. I tu wyróżniamy dwa rodzaje ładowań. Najczęściej stosowane, najpopularniejsze ładowanie węglowodanami oraz ładowanie tłuszczami, które polega na przyjmowaniu w ostatnich dniach dużych ilości tłuszczu, przede wszystkim zwierzęcych, nasyconych. A w kilkanaście godzin przed zawodami, około 24 godziny, dodajemy również węglowodany, tak żeby te mięśnie jeszcze lepiej wypełnić. Chcę tą popularniejszą metodę ładowania węglowodanami omówić tak pokrótce. Polega ona na tym, że mniej więcej tydzień, 10 dni przed zawodami ograniczamy znacznie ilość węglowodanów przyjmowanych w diecie. Redukujemy tą ilość, powiedzmy, do 50 g ryżu na dzień. Przyjmujemy te węglowodany przede wszystkim przed treningiem siłowym i staramy się tym treningiem siłowym jak najbardziej opróżnić zapasy glikogenu w mięśniach, tak żeby później organizm przy przyjmowaniu większej ilości węglowodanów przez ostatnie 2, 3, czasami nawet 4 dni, te węglowodany bardzo chętnie gromadził w mięśniach i wypełniał te mięśnie glikogenem, przez co będą te mięśnie bardziej pękate, bardziej wyraziste i forma widoczna na scenie będzie jakby lepsza u tego zawodnika. Nie będzie on tworzył wrażenia takiego, że ma płaskie mięśnie. Oczywiście równocześnie ze stosowaniem tego ładowania należy stosować środki takie ziołowe, diuretyczne, które będą umożliwiały pozbywanie się nadmiaru wody z organizmu. I oczywiście kilka godzin przed wyjściem na scenę powinniśmy już te węglowodany znacznie ograniczyć, natomiast cały czas te środki ziołowe, diuretyczne powinniśmy stosować. Do tego ładowania węglowodanami można również dołączyć ładowanie sodem, czyli przyjmowanie przez kilka dni dużych ilości soli i ograniczenie tej soli mniej więcej około 2 dni przed zawodami. I równocześnie dodawanie w tych dniach, gdzie ta sól jest ograniczona, zwiększonych ilości potasu, co pozwoli jeszcze lepiej te mięśnie wypełnić i glikogenem, i dodatkowo wodą, która będzie silniej gromadzona w mięśniach i nie będzie utrzymywała się pod skórą. Dziękuję, to wszystko.